18 biegu papieskiego. Szanowni Państwo, zawodnicy, przyjaciele Karlina, tak mogę powiedzieć, bo co niektórzy od 2000 roku co roku są u nas i coraz więcej dorosłych zawodników, a dzisiaj nawet dorośli biegacze z Lęborka, z innych miejscowości przywieźli młodych zawodników, którzy biegali dzisiaj w dużo gorszych warunkach o godzinie 11-12, kiedy się piło, padało, było chłodno. Pierwsze miejsce. W 18 biegu papieskim zajęła pani Olga Minina z Białorusi Dynamo Mińsk. Na miejscu drugim pani Julia Ignatowa z Ukrainy. Na miejscu trzecim pani Ilona Barwanowa, także z Ukrainy. Miejsce czwarte Maryja Butakowa z Białorusi. Miejsce piąte pani Ewelina Dolna, klub sportowy Kołczy Głowy. I miejsce szóste, pani Irena Samoił-Kowalska. Panie Robercie, o wręczenie nagród i o wręczenie nagrody poproszę także burmistrza miasta i gminy Karlino, Waldemara Miśko. Piotr Drwal, LKS Jantar Ustka. Na miejscu ósmym Alek Hutnik, Białorusi. Na miejscu dziewiątym mieszkaniec naszego powiatu założył sobie bendę w dziesiątce i tak też zrobił. Jarosław Cichocki, Białogard, miejsce dziewiąte. Na miejscu dziesiątym przyjechał do nas z Ukrainy Jewgeni Boszko. Brawa dla najlepszej dziesiątki mężczyzn w 18 biegu papieskim w Karlinie. Podsumowując kategorię K1, na miejscu pierwszym pani Beata Pokrzywińska z Polic. Na drugim miejscu w kategorii K1 Klaudia Krzywińska, Karlino. I na miejscu trzecim także mieszkańka Karlina, pani Renata Staniszewska, mieszkająca w Koziej Górze. Szanowni Państwo, kategoria K2. I najlepszą z tejże kategorii jest pani Lidia Muszyńska, która przyjechała z Rumi. I na miejscu drugim, co bardzo cieszy, bo wiem, chyba po raz pierwszy, z Białogardu przyjechała pani Magdalena Witkiewicz. I miejsce trzecie, z Dziwnowa, pani Małgorzata Sych. Na miejscu drugim, Helena Sak, Karlino. Na miejscu trzecim Halina Majcher, Golub, Dobrzyń. A skoro na miejscu pierwszym Białogard, to ja poproszę pana Bogdana Pałkę. ...36 ubiegłego stulecia. Pani Janina Rusińska. Pani Janino, zapraszamy na podium. Pan Marian Bartnik. 31 rocznik urodzenia. Najstarszy zawodnik 18 biegu papieskiego. A myślę, że dobry moment, żeby uhonorować niepełnosprawnych biegających w naszej kategorii M2. I na miejscu pierwszym Leonid Rybak z Ukrainy. Na miejscu drugim Grzegorz Antosik, Bryza Postąbino. Na miejscu trzecim Jarosław Wojciechowski, Międzyzdroje. Dziękujemy. Kategoria M3 i tutaj mamy trzech najlepszych mężczyzn w tej kategorii. To już tak poniżej siódemki data urodzenia. Waldemar Skoneczny z Brzeżyna. Na miejscu drugim Robert Kopcewicz, Goleniów. Na miejscu trzecim także Robert Sobczyk, Policja Kołobrzeg. Robert Sobczyk. Gratulacje, dziękujemy panią serdecznie. Wchodzimy w kategorię wiekowe M4, gdzie to już tak jest szóstka, bliżej szóstki data urodzenia w ubiegłym stuleciu. I w tejże trójce znane nazwiska biegających mężczyzn od wielu, wielu lat, bowiem na pierwszym miejscu Piotr Pobłocki, maratończyk Lęborg. Na miejscu drugim Krzysztof Pokrzywiński, Police. Na miejscu trzecim Jerzy Kulczyk, Głastychowo. M5, gdzie już roczniki poniżej 60, bo na miejscu pierwszym w tej kategorii Bogusław Barański, klub uczniowski Trzebiatów. Brawo, Bogusław.
wygrał wśród samorządowców na miejscu pierwszym w tej kategorii. Na miejscu drugim Jerzy Kozłowski, Czarna Dąbrówka. Na miejscu trzecim Grzegorz Niwiński, tu pod Ustka. Przechodzimy do kategorii M6. To już roczniki urodzenia 55 i dalej. W tej kategorii najlepszym zawodnikiem został Henryk Chudy, Olszewski Synowie Sławno. Na miejscu drugim Marian Ostrowski, junior Złocieniec. Niezły junior. Ryszard Dęga, tu pod Ustka, na miejscu trzecim. M7, gdzie rocznik urodzenia 50 i jeszcze więcej. I tutaj w tej kategorii najlepszym okazał się Janusz Rybicki z Polic. Na miejscu drugim Bolesław Sporny Rumia. Na miejscu trzecim Zenon Słomski, Olszewski i Synowie. Z Poznania witamy serdecznie. 35 rocznik urodzenia. Drodzy Państwo, zgodnie z tym, co było na mecie, pierwszym, najlepszym zawodnikiem naszej gminy jest to, co wszyscy widzieliśmy, Andrzej Chwieduch. Zapraszamy Andrzeja. Na drugim miejscu powinien być Waldemar Miśko, ale przecież nagrody, którą sam ufundował, sobie nie będzie wręczał. Zgodnie z tradycją, Waldemar Miśko przesuwa dalej, więc na... A na miejscu trzecim, i tu jest, przyznam, moja osobista wielka niespodzianka. Mieszkaniec wioski dziecięcej w Karlinie. 17-letni chłopak. Tomek Narloch, lat 17, na trzecim miejscu biegu papieskiego. I już ostatnia kategoria, ale myślę, że szczególnie dla nas miła i szczególnie dla nas ciepła. Mianowicie najlepsze kobiety biegające w biegu papieskim dzisiaj w Karlinie. Na miejscu pierwszym Klaudia Krzemińska. Na miejscu drugim Renata Staniszewska. I na miejscu trzecim Dorota Nowaczyk, Karlino. Dorota Nowaczyk. Najlepsze karlinianki w 18 biegu papieskim 13 czerwca 2010 roku. Za chwil kilka rozpocznie się koncert. Szanowni Państwo, specjalnie dla Was gwiazda polskich i światowych estrad, osoba, którą na pewno wielu z nas zna, pamięta i piosenki te swego czasu śpiewało. Stan Borys i zespół imię jego 44. Daleka droga twa tła, skąd twarz jak dobry sen rozjaśnią ojczyzna. Może dookoła z wysokiego brzegu